Twoi, niektórzy są nasi, może tak. Witamy bardzo serdecznie, Agnieszka i Gennady Wyduta. Mam nadzieję, że nas słychać, widać. Jakieś 15-20 minut temu internet mieliśmy fatalny, więc nie wiemy, jak ten live pójdzie. Może w ogóle nie pójdzie, zaraz sprawdzimy. Ale skoro wy zaczniecie nam dawać jakieś tam smajliki, buźki, serduszka, kciuszki i tak dalej, to znaczy, że jesteście z nami, wy nas słyszycie, tak? Sprawdźmy teraz łączność, Agusiu, wyciągnijmy mu tutaj mikrofon. Raz, jak nas słychać, postawcie tak. Od 1 do 10. Jak nas słychać? Napiszcie, skąd jesteście, ktokolwiek już jest z nami. Powinniśmy widzieć wasze komentarze już w tej chwili. Także bardzo się cieszymy, że możecie być razem z nami, my z wami, pomimo prawie 12 tysięcy kilometrów. Tak, siedzimy na słoneczku, tulimy się tak sobie i czekamy na jakieś komentarze z waszej strony. Tak sobie usiądę wygodnie. Tak, i prośba, jeżeli jest z nami Kasia Szlas albo Mariusz Kozłowski, to prośba jest taka, żebyście napisali do nas teraz na Facebooku, ponieważ... O, już jest, super. Już, abyście dawali znać po prostu na Facebooku, czy jest wszystko ok, raz na jakiś czas. Wielka prośba. Dwa, widzimy też od was już wreszcie komentarze, więc rewelacja. Okay. Jesteśmy tak, słuchajcie, poprzednie miejsce, gdzie ja prowadziłem webinarium, było w cieniu, także było twarz dobrze doświetlona, lampka na mnie i tak dalej, ale tam zmarzłem, bo jednak jest zima w Paragwaju, dlatego no tutaj usiedliśmy zima trochę na słoneczku. Zima, widzicie, tak, jak ja wam powiem, ile mamy stopni, słuchajcie, to nie jest taki żart, zaraz wam powiem, ile mamy tutaj stopni. Oto zima w Paragwaju, jak widzicie, jest cudownie. Tak, jakieś cześć, te mamy tutaj witajcie. Temperatury w Paragwaju. Dobra, ty sprawdzaj, a ja przywitam. Okolice Zielonej Góry, Jarosław Morawski, Jarku, cześć, cześć. Bożenka Matyjszczak, Matyjaszek, przepraszam, Bożenka Matyjaszek. Witam, witamy. Dobry wieczór z Lublina, Mariola Synajewska. Mariolko, kochana, pozdrawiam ciebie serdecznie. No jest zima. Maria Mlak, jest zimno. Zaledwie 21 stopni. Da. No i słonecznie, ale w cieniu nie ma słońca, więc to jest zimno. Dobra. Kochanie, chodź tu bliżej, nie mam, tak, trochę jesteś niższy ode mnie. Jakbyś... Jeszcze, ale po prostu niżej siedzę, bo to jest tak... Ups. My siedzimy na łące, nie na tarasie, tylko na łące. Pod nami jest trawa, mrówki gryzą. Przed chwilą moją małżonkę mrówka jakaś ugryzła, ona podskakiwała tutaj jak popa żona. Ja się zabezpieczyłam skarpetami. Nie jak żona popa, tylko jak popa żona. Okej, okay, nie wierzymy na tematy, o kaponach dzisiaj nie będzie. Hello, hello, witamy. Goldenstadt, Niemcy. Goldenstadt, super. Takie miasto jest, tak. Matko, kochani, jak skąd wy jesteście? Ale też widzimy Anglię, pozdrawiamy Anglię, witamy. No dalej, kto tam jeszcze pisał? Rybnik pozdrawia, Dominika Kolarz-Kaczor, Dominisiu. Cześć, cześć, kochana. Teraz... Izrael, Krystyna znowu jest z nami. Witamy ciebie, Krystyno, bardzo serdecznie z Ziemi Shalom. Świętej. A napisz, z którego miasta w Izraelu jesteś? Gdzie jesteś? Aż do Tel Awiw. W którym mieście mieszkasz? Leszek Skupiń z Chicago, pozdrawia nas. Witaj, Leszku. Już stały widz nasz, także bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Rewelacja, jak zwykle jesteś z nami. Agunia Bogusz, witamy. Skarby nasz, Polska Kobylniki, witajcie wszyscy. Tomasz Cisielski. Witamy. Poland, Tomku, Kasia Szlas. Jolanta, Kasia Agusia, za całą Polskę. Agusia Bogusz z Warszawy. Jest. Warszawa, dobra. Rewelacja. Okej, okay, kochani, super. Słuchajcie, dzisiejszy live jest niezwykły, bo po prostu chcemy... Beersheba, to jest biblijne miasto, wow. Ale super. Dajcie mi wspomnieć, ja musiałbym wziąć konkordancję, bo to jest miasto, które jest wymieniane w Biblii. Tak. Może napisz, bo Krystyno, co tam się działo, to jakie tam wydarzenie. Słynne, bo się działo w Izraelu. W ogóle każdy kawałek ziemi w Izraelu jest słynny. Tam coś się działo. To jest tak. Po prostu historia, tysiące lat. Dobry, witamy Opole, festiwal słynny. Iremko, witamy ciebie. Kwidzyń. W Kwidzynie jest duża fabryka papierowa. Nie wiem, czy jest jeszcze, była. Liza pisze, że się zawiesił live. Będę próbować później. Liza, zawsze wystarczy po prostu odświeżyć stronkę. Odświeżyć tamkę u góry w przeglądarce i już powinno być ok. Zjechać w dół aż do tego ostatniego właśnie live'u, czyli do pierwszego postu na żywo i znowu będziesz nas widzieć. I kliknąć trzeba znowu w to wideo, żeby nie był zawieszony. Tak. Ja też jestem szczęśliwy, słuchajcie, że mogę was słuchać. Leszek. Wczoraj pobiliśmy tygodniowy rekord, bo na live'ie, wczorajszy live, nie, kiedy mieliśmy najdłuższy live? To było w sobotę. W sobotę. To było w sobotę. Mieliśmy live Szok. 2 godziny 48 minut. Wow, to było długo. Tak, i słuchajcie, prawie wszyscy do końca tak jest. Wytrwali. Także to jest po prostu nasz rekord, faktycznie. Marto, witam serdecznie po raz pierwszy tak w ogóle. Witamy serdecznie ciebie, wow, Marto. Super. Myślimy, że i wierzymy, że nie po raz ostatni, że będziesz z nami na dłużej. Jest cały czas International Paper. Tak, jest w Kwidzyniu.
No właśnie, kiedyś przejrzeliśmy tam obok. Tak. Mam nadzieję, że wam nie zatruwają powietrze, bo fabryki papierowe niestety bardzo nieprzyjemny zapach wydają. No. Powiedzmy o temacie, jeszcze raz wrócimy do tego. No słuchajcie, i temat prośba dzisiaj... będzie ode mnie. Tak, dzisiaj jest taki temat otwarty, free. Jesteśmy otwarci, aby się mogli nam zadawać pytania, szczególnie ci, którzy z was, którzy znacie już nas, znacie nam naszą tematykę tygodniową. Przeważnie w tygodniu my prowadzimy tematy związane z rozwojem biznesu, z rozwojem osobistym w biznesie, w takim życiu bardziej związanym z prowadzeniem działalności. A więc państwo wiecie o tym, że my prowadzimy bardzo, już mnie zatkało, intensywnie biznes w internecie. I uczymy tego, prowadzimy specjalne szkolenie, warsztaty w zakresie social media, multimedia, marki, budowanie marki wizerunku w internecie, w sieciach socjalnych, w jaki sposób również wykorzystywać specjalne systemy e-commerce w internecie, mailingi, stronki przychwytujące. O tym wszystkim mówimy, uczymy, prowadzimy kursy, warsztaty, tak. Współpracujemy z bardzo... dobrymi fachowcami, bardzo, bardzo dobrymi specjalistami w tej branży i sami pozycjonujemy się. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy, abyście wy nam zadawali pytania, dosłownie z każdej beczki, jakkolwiek chcecie. Jesteśmy otwarci, żeby wam odpowiadać na te pytania w ramach tego czasu, co przeznaczyliśmy na live. Tak, tak? Czyli 40 minut max z wszystkim. Dzisiaj mam szkolenie jeszcze o 22, online szkolenie z naszymi fantastycznymi partnerami MBN, tak. Multibrand Network, naszej firmy, więc tym bardziej po prostu będziemy musieli zniknąć po 40 minutach, ale zanim to się wydarzy, prośba wielka do was, do wszystkich, uwaga, uwaga, nas jest ponad 50, ja znowu się trzęsę kamerą, czyli... Ani mnie trzęsie, ani kamerę dobra. Nie trzęsie. Weźcie kobiety, powstrzymajcie, tak? Dobra. Więc tak, prośba wielka, po pierwsze, żebyście lajkowali, żebyście stawali serducha, komu się podobają nasze live'y. Robimy to za darmo, oczywiście nie musicie tego robić, ale jeśli ktoś nas ceni, lubi i po prostu fajnie jest zabrać od nas tą wiedzę, którą się dzielimy, to postawcie serducha, postawcie lajki, bo to znaczy dziękuję, po prostu wyraz wdzięczności i tyle. Kto po prostu jest wdzięczny za małe, otrzyma i więcej. Wiecie sami, że taka zasada jest, więc zachęcamy was. Stawiajcie tych lajków i tych serc po prostu full. Mało tego, ja tak samo robię z Gennadijem, czy ja przede wszystkim sama uwielbiam oglądać live'y innych ludzi, takich wiecie, super, puper, wielkich, światowych trenerów. No i jak ja to robię, jak ja słucham to po angielsku, to ja tam po prostu non-stop lajkuję te serducha i te lajki do wciąż. Lajkujesz, piszesz, tak, wow, wrażasz. Ja po prostu uwielbiam interakcję. Jak moja małżonka kogoś komentuje, to staje się drugim mówcą. Dobra, dobra, nie przesadzaj. Okej, ale wracamy. Ale słuchajcie, chciałem was za coś przeprosić. Za totalny nieprofesjonalizm w przygotowaniu live'ów. Serio? No serio, bo słuchajcie, nie oświetlono równomiernie twarz. Ojejku. Wiecie, tło jakieś, nie wiadomo, Panie, jakieś tam proszę. Krzaczyska, coś tam, jakieś palmy i tak dalej. Tak, bo co niektórzy mogą być, co to jest? Live ma być prowadzony gdzieś tam w gabinecie z hotelu. Takie a co live, to powiedział? Bo czasami tak mówią. Nie, albo no z biura, z studio specjalnego. Słuchajcie, mamy studio u siebie w własnym gabinecie w domu. Czasami stamtąd live prowadzimy. Uwielbiamy, jak tylko słoneczko wychodzi, jest w miarę ciepła pogoda, tak jak teraz na łące. Nasze dzieciaczki tutaj gdzieś biegają, grabią liście. Tak, w ogóle w Paragwaju jest ciekawa sytuacja a propos właśnie tych liści. Ale niektóre nie drzewa, powiedzieć. A za chwilę dobra, dajmy dopowiedzieć. Okay. Słuchajcie, są takie drzewa, które i to wyjątkowo tracą liście na zimę. Chociaż nie ma tu mrozów i tak dalej, tracą liście, ale większość drzew po prostu jest tak niezauważalnie. Na przykład znacie na profilu moim, ja robiłem zdjęcie, akurat teraz wszystko kwitnie u nas, bo wiosna zaczyna się w Paragwaju. Już nie zima, wiosna, co mówimy. Serio? No, tak, początek wiosny. Kienuś, no to myśmy skłamali ludziom, no że to prostu, zima. No nie powiedzieliśmy do końca tego, no co jest. Jak tak można? To było kłamstwo. Cięcie! Nie, to nie jest dobra. Zima paragwajska. Okay, już jest wiosna. Wiosna. To jest wiosna. Hurra! Ale słuchajcie, ale tak jest chłodno. Kwitną cytrusowe. Zapach jest cudowny. Na sobotnią live pokazywaliśmy właśnie gołązki tych mandarynek, pomarańczy, grejpfrutów. Ale ciekawostka jest taka, że na przykład mamy takie drzewo, no się tutaj przede mną bym pokazał wam. Zdjęcie zdjęcie, wyślemy na profilach naszych. Na tym samym drzewie wiszą owoce cytrusowe, a tuż obok on już kwitnie. Jeszcze owoce są, jeszcze tak. Dojrzewają, a już kwitnie. Liście dopiero, liście stare opadły, nowe się wymieniło, to było tak niezauważalne.
niesamowite. Cudnie, tak? Cudnie, naprawdę. Lubimy coś takiego. Dobra. Kochani, ale zanim zaczniemy odpowiadać na pytania, prośba wielka, udostępnijcie tego live'a na swoich profilach, na swoich stronach. Wiem, że już to niektórzy tutaj zaczęli udostępniać, bo widzę, ile powiadomień idzie. Super, dzięki wszystkim tym, którzy czujecie bluesa i czujecie po prostu ducha tych live'ów. I najważniejsze, czujecie przede wszystkim wartość wiedzy i umiejętności, jakim się dzielimy, doświadczeniem, jakim się dzielimy. I po prostu wystarczy to udostępnić. Masa ludzi nam dziękuję i Wam dziękuję. Na pewno spotykacie się z różnymi wrażeniami od ludzi, ale dzięki temu, że nas tak dużo jest, którzy udostępniają ten live, to tak bardzo dużo ludzi je ogląda w ciągu doby. Po prostu trafia do masy ludzi i w ciągu następnej doby, dwóch patrzymy, a tych ludzi jest tysiące. Słuchajcie, to jest wielka misja. Dawanie nawet tego typu wiedzy, którą my dajemy, i to jest po prostu wiedza, którą wiemy, że konkurencja, aż wiecie, kiedyś nam też już pisano nawet, że taka wiedza, czy nie boimy się, że to za dużo konkretów, inni za to kasy biorą, a my tak po prostu tutaj robimy z tego free, otwarte spotkania. My się tego nie boimy, bo trzeba non-stop też się rozwijać. My nie możemy stać na miejscu, tak? I ta wiedza za 3 miesiące już będzie przedawniona. Będziemy dawać jeszcze lepsze tipy, jeszcze lepsze nowości. Więc kochani, wyluzujmy też. Cieszymy się bardzo, że możemy to robić, że Bóg nam daje zdrowie, siły, możliwości i że jest internet, jest Facebook, że możemy dzielić się takimi live'ami jak z tym teraz. Internetem jest różnie czasami. No dobra, ale wiesz, chwała Bogu, że większość jest. Prawie jest internet, słuchajcie. Bo słuchajcie, o co chodzi w ogóle, że my prowadzimy te live'y stąd z Paragwaju, ponieważ tutaj internet jest tak w kratkę, tak? I za dnia, i w nocy. Ale staramy się, wiecie, internet jednak jest taką bardzo dużą częścią naszego życia, bo prowadzimy i biznes, i komunikujemy z bliskimi ludźmi, i misję naszą osobistą, rodzinną misję prowadzimy. Zresztą ludzie zadają nam często pytanie, kim wy jesteście? Kim wy jesteście? Bardzo często zadają nam to pytanie, skąd oni spadli, skąd to jest takie zamieszanie wokół tej pary ludzi. To jest pytanie, wbrew pozorom to jest pytanie dosyć skomplikowane, powiem wam tak, bo jak mnie pytałem, no mnie na przykład pytałem się, a skąd ty jesteś? Jak ktoś się urodził w Polsce, to mówię, jestem z Polski, nie wiem, z Kwidzynia, z Warszawy, z Mazowieckiego, z Kędzierzyn-Koźle, z jakiegokolwiek miasta, z Polski. Natomiast ja nie mogę powiedzieć, gdzie się narodziłem, ponieważ kraj, w którym się narodziłem, już nie istnieje. Państwo, w którym się narodziłem, już zmieniło czcionkę, więc moje nazwisko zupełnie inaczej pisano wtedy, kiedy się narodziłem, zupełnie inaczej pisze się teraz. I to są cyrki z tego tytułu, tak? No, a... Serio? Tak. Nawet ty nie wiedziałaś, widzisz? No, nie wiedziałam. No, i w związku z tym to jest cała historia, zwykłe pytanie, które... Zwykła odpowiedź, jestem z Polski, tak? Ale tak naprawdę jesteśmy w Paragwaju. Ja pochodzę z Mołdawii, biorąc już pod uwagę tą republikę, tak? No i korzenie. Mam korzenie włoskie. Nie wszystkie. Stąd taki część. Przystojniak. Tak, stąd tak. Taki przystojniak. Mogło być bardziej. Tak, tak naprawdę to jest mieszanka. Mieszanka. Ja nie wiem, jakich korzeni we mnie nie ma. Gdyby robili badanie DNA, to na pewno i jakiś tam mongolskie krwi by chyba znaleźli, i tylko Bóg wie jaki, i chińskie, i portugalskie, i włoskie, i rosyjskie, i ukraińskie, i polskie być może gdzieś tam jest. No ale mam włoskie nazwisko, tak czy inaczej. Ale słuchajcie, nie o tym mieliśmy mówić. No właśnie. Kim jesteśmy, Magusia? A to pytanie padło? Nie, poczekajmy na pytania. Dajmy, słuchajcie, tak? Zgadzasz się? No nic nie zadają, czekają. Kochani, teraz jest czas dla Was. Zadawajcie pytania, bo jak nie, to po prostu Gennady Was zagada. Zacznie Wam mówić swoją historię. Po prostu i live się skończy, bo będzie musiał już kończyć. Pytanie dla Was. Pytania dla Was. Ja jestem mongolskiej krwi, pisze Marek Grzegórzek. No proszę. Waldemar Uperna, witajcie. No. Witamy wszystkich kochani. Masz ładny akcent, pisze Marta Deń. Dziękujemy bardzo. Korzeń szlachetny, mówiąc wprost. No proszę, Kinga. Dzięki za komplement. Jak zwykle, ty umiesz komplementy. Ja chcę historię. Tak. Mieszanka jest najlepsza. Gasia, dlaczego Paragwaj, pyta Joanna Justyna i Mamcarz? No dobre pytanie. Tylko kochanie, odliczamy ile? Minuty lat pytania. To ty odpowiadasz. Nie, to ty odpowiadasz. Minuty. No to ty odpowiadasz. Dlaczego w minutę? Słuchajcie, dlaczego Paragwaj? Tak. To się narodziło spontanicznie. Mieszkaliśmy w Stanach Zjednoczonych. Przeprowadziliśmy półtora roku temu, więcej, już prawie 2 lata temu. Gdzie? Do Stanów. Do Stanów, tak. Prawie 2 lata temu podjęliśmy decyzję, że wyjeżdżamy z Polski. Było wiele powodów. Dlaczego? Jeden z powodów po prostu, my jesteśmy z natury bardzo wolnymi ludźmi. Jesteśmy i przedsiębiorcami wolnymi, i w ogóle wolnymi pod każdym względem. Strasznie nie lubimy narzucania. Strasznie nie lubimy czegoś takiego, że
ktoś z góry nam nakłada, jak mamy biznes budować, kim mamy być, jak mamy wierzyć i tak dalej. A niestety Polska jest tego typu krajem. Chyba przyznacie się, że troszeczkę tutaj przeginałem pałę, brzydko mówiąc, w niektórych kierunkach. No, i kontrola jest we wszystkim. Tak, i totalna kontrola, inwigilacja jest non-stop. Ale marzyliśmy przez wiele lat być w Stanach, tak? I postanowiliśmy pewnego dnia, jedziemy do Stanów. To była decyzja bardzo krótka, więc co zrobiliśmy? Po prostu 2 tygodnie później już byliśmy w Stanach. Nie mieliśmy tam ani mieszkania wynajęte, nic. Po prostu przylecieliśmy, tak? Mieliśmy ze sobą 12 walizek, bo widzieliśmy, że to będzie dłuższy czas niż na tam 1-2 miesiące, tak? I w ogóle ja miałam jako nieobywatel Polski złożyć dokumenty o pobyt w Stanach, o green card, co zresztą zrobiliśmy. Natomiast po prostu mieszkaliśmy w Florydzie, mieszkaliśmy w Orlando, bardzo pięknym miastem jest Orlando. Zwiedzaliśmy Florydę, lataliśmy trochę po Stanach, tak, w różnych Stanach byliśmy. No i przy okazji analizowaliśmy ten kraj pod względem, czy chcemy w nim zamieszkać na dłużej. Czy chcemy wiązać się z tym krajem na dłużej. I stwierdziliśmy po roku czasu, że to nie jest to miejsce na ziemi, gdzie chcemy mieszkać. Okazuje się, że to dopiero kraj, gdzie zaczyna się bardzo mocna inwigilacja, gdzie w tej chwili dzieje się po prostu niedobrze. Stany Zjednoczone są takim policjantem świata i dopiero będąc tam, my zauważyliśmy pewne rzeczy od wewnątrz. Powiem wam, co zauważyliśmy. Był jeden z powodów, nie najważniejszy, ale jeden z powodów. Większość naszych znajomych w Ameryce żyją na kredyt. Większość. Niestety. Mają karty kredytowe. Ale pytanie minuta, brzmiało. Minuta. Nie, pytanie brzmiało. Dlaczego przeprowadziliśmy. Ale ja teraz do już. Do Paragwaju. Już opowiadam. Ale już minuta minęła. Ale nie w ogóle doprowadziłem do Paragwaju i też doszedłeś. Czyli do brzegu. No i ja no tutaj. No dobra, no to daj mi jeszcze jedną minutę. No mówiłam ci, że ty masz. Dajemy mu minutę, no. Tak? Na Paragwaj. Okej. Okej. Dobra, kiedy zobaczyliśmy, że kraj totalnie zadłużony. Że większość ludzi, dosłownie wszystko mają na kredyt, dom na kredyt na kilkadziesiąt lat, samochody na kredyt, tak? Tak. Nauka na kredyt, medycyna na kredyt, wszystko jest na kredyt. I zadaliśmy jedno pytanie, a w tej chwili już jest bardzo głośno. Robert Kiyosaki akurat tego samego roku, jak byliśmy, jeździł w takim tournée po Stanach i on uprzedzał. Ten człowiek jest naprawdę genialnym ekonomistą i genialnym biznesmenem. I on powiedział... Kochanie, spokojnie. Tak, nie. Powiedział dokładnie, że Stany Zjednoczone lada moment dotknie najpotężniejszy kryzys ekonomiczny, tak. Który kiedykolwiek był na ziemi. I powiedział, że musicie być przygotowani do tego kryzysu. Tak. Tak? My stwierdziliśmy, że nie chcemy akurat w czasie, kiedy to się zacznie, być w kraju, gdzie jest to, wiecie, taki kolos na glinianych nogach. Tak? I upadek jego będzie wielki. To jest najgorsze, że Amerykanie są usypiani, po prostu ludzie, którzy są. Dlatego szukaliśmy rozwiązań. Gdzie my pojedziemy? Do Europy nam się nie chciało specjalnie, a już tym bardziej, kiedy zaczęły się te wszystkie ruchy z uchodźcami. Wiecie, o co nam chodzi, tak? Nie będziemy o tym mówić głośno, żeby nas Facebook nie przyblokował. Pozdrawiamy, wiecie, Facebooka. Tak, pozdrawiamy Marka i pozdrawiamy wszystkich wielbicieli uchodźców. My stwierdziliśmy, że Europa już nie jest tą Europą, chociaż na pewno chętnie wrócimy na jakiś czas. W związku z tym stwierdziliśmy, że musimy znaleźć jakiś kraj, gdzie jest więcej wolności obywatelskiej, gdzie jest więcej swobody do działania, gdzie można jeszcze kupić ziemię, która jest życiodajna, gdzie wszystko rośnie, gdzie jest ciepły klimat, gdzie nie ma takiej ostrej, surowej zimy. Tak? Nie ma systemu kontroli we wszystkim. Dokładnie. Tak. No. I właśnie tak zrobiliśmy, tak? Chyba było jej swoje. Kiedy miał usłyszeć, ten słyszał. W związku z tym, słuchajcie, zaczęliśmy szukać. Ktoś nam podpowiedział przez internet, właśnie jak Gusie mama powiedziała. Mam znajomego, który z Niemiec przeprowadził się do Paragwaju, powiedział, że tam po prostu dużo ludzi z Europy przyjeżdża. Tak. Więc od razu nawiązaliśmy kontakt z tym człowiekiem, jeszcze z taką rodziną Polaków, bo tamten człowiek jest Niemcem, rosyjskojęzycznym Niemcem, niemiecko-rosyjskojęzycznym, kiedyś tam repatriantem. Totalnie nie wiadomo, o co chodzi. Repatriantem niemieckim, który gdzieś tam o właśnie. Mieszkał na terenie Związku Radzieckiego, później, kiedy było możliwość, wrócił do ojczyzny swoich dziadków, tak? I on właśnie nam podpowiedział pewne rzeczy i
Zobaczyliśmy, przeanalizowaliśmy, no i dwa tygodnie później, potem jak dowiedzieliśmy, że istnieje taki kraj jak Paragwaj, nie oglądaliśmy jeszcze Cejrowskiego, dziwny kraj, Paragwaj już obejrzeliśmy tutaj. Nie widzieliśmy, co to jest Tereré i tak dalej, więc wsiedliśmy w samolot, który oderwał się od pasa startowego w Miami i kilkanaście godzin później z przesiadką w Peru wylądowaliśmy w Asuncjonie, w Paragwaju. Ot, cała nasza historia. Trochę więcej niż minuta. Okej. Okay. Ale to jest tylko taka, wiecie, 1%. Jest dziś na naszym kanale, którym kanale? Na tym kanale. Jest taki temat w live, wśród live'ów o tym dokładnie, jak tutaj jest, dlaczego, wszystkie powody są dokładnie popisane. No i godzinę nam to zleciało, chyba więcej nawet. No ale trudno. Okej, okay. Także zapraszam Was, ci, którzy chcą wiedzieć więcej, na inny live właśnie na ten temat. A teraz kolejne pytanie. Kto jeszcze ma jakieś mogę pytanie? Mogę coś dodać. Poczekaj, Aguś, było cicho, ale donośnie. Chwilę, słuchajcie. A propos, mówimy o Paragwaju. Mieliśmy już taki live o Paragwaju. I nawet są osoby, które są zainteresowane kupieniem tutaj działki. Powiem Wam tak. Jeżeli ktoś z Was chce zabezpieczyć się na czasy, a nuż to się stanie nieprzewidywalnego w Europie, a może się stać, wiecie o tym? Tak. To w tym momencie, co ja mogę Wam doradzić? Radziłbym każdemu przylecieć tutaj i zaopatrzyć się w taki kawałek ziemi, pół hektara, może hektar. Jak chcecie w mieście kupować, albo tuż blisko centrum, przy, no to będzie drogo kosztować, tak? Natomiast 2 km od centrum już można kupić hektar w granicach 15 tysięcy euro, tak? Za hektar ziemi. Jak ktoś nie potrzebuje takiego kawałku, to można kupić. My pracujemy na tym, żeby wykupić większy kawałek i podzielić. Jak ktoś naprawdę chce, to zwróci się do nas, będziemy coś myśleć, tak? Możemy wspólnie zakupić większy kawałek, każdy w domu będzie właścicielem swojego kawałku. Starczy ziemi. Na razie starczy, ponieważ w Paragwaju, kochani, mieszka 6,5 miliona mieszkańców, a teren kraju jest o 1,5 razy większy niż Polska. Tak, no. Tak. Kochani, super. I mam nadzieję, że udostępniliście też możliwość innym pytań, odpowiedzi po tego live'a właśnie na swoich profilach. Prośba taka do Was. Zróbcie to jeszcze raz. Jeśli ktośkolwiek nie zrobił, to zróbcie to po raz pierwszy. Na pewno warto to udostępniać, ponieważ ludzie mają dużo pytań odnośnie biznesu, czy odnośnie rozwoju osobistego, czy odnośnie rozwoju duchowego, więc śmiało udostępniajcie tego live'a, dopiszcie jakieś tam swoje od siebie zdanie. Bardzo prosimy, ponieważ ludzie po prostu potrzebują też takiej sesji pytań i odpowiedzi. A teraz tak, Monika pytała i prosiła, żeby, i przypomina się, aby dać informacje co do chrztu, które organizujemy dla ludzi, którzy chcą się ochrzcić takim chrztem wodnym, jak Jezus Chrystus się chrzcił, apostołowie się chrzcili i fantastycznie, że o tym przypominasz. Napisz do mnie na priv Agnieszka Weduta, po prostu na nasz priv, jak możesz Mariusz albo Kasia Szlas, udostępnijcie mój profil Agnieszka Weduta i po prostu napisz do mnie na privie, bo będziemy w Polsce, będziemy na pewno organizować chrzest, osobiście będziemy to robić również i jak najbardziej, jeżeli chciałabyś ochrzcić się, chciałabyś zdać szczegóły, to super, 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 chwała Bogu za to. Po prostu pisz do mnie na priv, na Agnieszka Weduta, na mój profil, na pewno damy Ci informacje co do szczegółów, kiedy, co, jak i będzie super, na pewno. Okej, okay. Muszę pomyśleć o Paragwaju, przeniesiemy Europę do Paragwaju, wow, macie się, plany. Mówimy całkowicie poważnie ten temat, ponieważ zastanawialiśmy się tak, w Ameryce Południowej są i Środkowej są różne kraje. Kiedyś myśleliśmy o Kostaryce, bardzo poważnie, ale po pierwsze, w tej chwili Kostaryka staje się coraz bardziej droższym krajem w utrzymaniu. Tak. Ziemie tam wcale nie są najtańsze, tak? To jest bardzo turystycznie rozwinięty kraj, a po drugie pamiętajcie o tym, że Kostaryka jest na wybrzeżu i niestety te kraje, my nie chcieliśmy mieszkać w kraju, który znajduje się nad oceanem, tuż blisko, tak? Dlatego jak mieszkaliśmy na Florydzie, to nie mieszkaliśmy w Miami, ani na przykład gdzieś tam w Melbourne, albo gdzieś tam w Jacksonville, a tylko mieszkaliśmy w Orlando, ponieważ mogliśmy wsiąść w samochód i na wschodnim lub na zachodnim wybrzeżu, na wschodnim wybrzeżu mieliśmy 40 minut do oceanu, na zachodnie 1,5 godziny do Clearwater, tak? W związku z tym fajne miejsce, ale tutaj w ogóle wiele, wiele czynników, tak? Dobra, Szwajcaria nas pozdrawia serdecznie, witamy Ciebie Liliana. Słuchajcie, co, nie macie pytań do nas, już wszystko jest wyjaśnione, możemy przenieść Europę, ale nie jej zwyczaje, które doprowadzili. Super. Tak, tak, zgadzam się, Kasiu. Ponieważ niestety to, co się dzieje z Europą, a wiecie co, ja powiem Wam jeszcze jedną rzecz, co się dzieje z Europą.
sami Europejczycy ukręcili sobie bat. Ja już nie mówię o przez wybór, że zostali otwarci dla multikulti. Tak jest. Ale mówię o co innego. Wygodnictwo, a z drugiej strony antyrodzinna polityka rządowa Polski i wielu innych krajów doprowadziło do tego, że faktycznie przeciętna rodzina w Europie, w Polsce tak samo, ma jedno dziecko. Tak. Przeciętna rodzina emigrantów z wiadomo jakich krajów, tak, ma 6 do 8 dzieci. A więc za jakieś 15 lat ta Europa w tym wydaniu, jak my znamy ją teraz, już nie będzie istnieć. To już jest fakt, tego nikt nie zmieni. Tak? To Justyna napisała, cały świat umiera, to prawda. Jesteśmy w tym okresie, który nazywa się koniec czasów, tak? Koniec historii ludzkości. Czy działacie nadal w MLM-ach? Bożena Matyj Jaszek. A dobra, zanim odpowiesz Bożence, jest to nasza, jest to moja kuzynka, która jest ze Szwajcarii. Liliana, Marta to jest Marta. Tak, Marta, no coś, no takie imiona wymyślasz. Marta kochana, cieszymy się, że jesteś tutaj na live dzisiaj. Witam. Rewelacja. Martusia, bo pamiętam, jak Emanuelkę była taką malutką, wraz z swoją koleżanką, tak? Kochanie, ty nasze Edź, pewnie byłaś taka malutka, dzidzia jeszcze, pamiętam. Taka słodka dziwuszka i teraz też jesteś kochana. Pozdrawiamy ciebie, całą twoją rodzinkę, twoje dzieciaczki cudowne. Fantastycznie, że jesteście z nami. Odgłos ptaków cudowne, pisze Ania Olejnik. Super, no u nas te ptaki są non-stop, nawet wczoraj w nocy. Druga w nocy, jak leżeliśmy z Gennadijem po prostu i słychać było ptaki. Ja mówię, Gennadij, czy mnie uszy nie mylą? Jak to jest możliwe? Ale nie to, że jakiś tam ptaszek ćwierknął, tylko po prostu walczyło. Nie śpiew, tylko on walczyło na drzewie. Aha, walczył, okej. Okay. To była walka interpretacja ptaków. Męska, interpretacja żeńska. Za głośno to było, jak na drugą w nocy. Nie, no niesamowite. Dobra, Janusz Derzyński pisze do Marty. To wy się w ogóle znacie? Janusz Derzyński z Martą? Super, jak się znacie. Cały świat umiera też w bodzie. Jakie książki was inspirowały w waszym życiu? Marek, no ty to jesteś w ogóle, słuchaj, kopalnia wiedzy, książek, tyle czytasz, że to po prostu niesamowite. Wyjadać książek. Tak, ale jakie pytanie do nas o książkach, no to już, Gennadij. Ja powiem jedną albo dwie swoje, ty powiesz jedną lub dwie Dobra, swoje. A potem Bożenka, Maty, tak. Jaszczak, czy działać nadal w MLM? Dobrze. Więc słuchajcie, książka, która od dzieciństwa mnie inspiruje, to jest Pismo Święte. Ponieważ tam znajduję bardzo dużo, odpowiedzi na najbardziej trudne życiowe zagadnienie. Nie tylko dotyczące kwestii wiary, wszystkich. Budowanie relacji, wartości, faktycznie wszystko. W związku z tym to było i nadal jest książką numer jeden. Druga książka, która mnie zainspirowała kiedyś w życiu, to już było w Polsce, nie będę wam mówiła. Bardzo lubiłam książki, które pisał... Podróżnik, bardzo mało znany w tej chwili, tylko w małym gronie, Gerald Darrell. Polecam jego książki wszystkim. Gerald Darrell. Wow. Bardzo lubiłam tego gościa czytać. W dzieciństwie czytałam książki Louisa Verna, tak? Fascynowałam się jego książkami. Bardzo lubiłam je. Nadal lubię książki przygodowe. Ale jeżeli chodzi o książki inspiracyjne, no to wiadomo, jedną z najważniejszych książek to była książka Oga Mandina, Największy Cud Świata. Wow. Największy kupiec świata. Dzięki tobie to poznałam tą książkę. Tak. Słuchajcie, wszystkie książki Ogo Mandina serdecznie polecam. Testament Szymona Pottera, Powrót Hafida i właśnie te dwie. Największy cud świata, największy kupiec świata. Największy cud świata mówi o człowieku, który jest cudownym stworzeniem. Jak ktoś ma niskie poczucie wartości, przeczytajcie tę książkę, która mówi o tobie, jak cudownie jesteś stworzony. Od stóp do głów. Tak. Jeżeli ty jesteś majstersztyk, to jest plan dla ciebie. Jeśli plan dla ciebie, poznaj go i zacznij go realizować w swoim życiu. Cudowna książka. A teraz ty. Super. No akurat pierwsza księga czy książka to się pokrywa, bo to jest Biblia. Mamy oczywiście nie tylko w komórkach, w komputerach różne przekłady biblijne, ale dla nas Biblia to, dla mnie osobiście tak samo, to była książka, która kompletnie zmieniła książka, w cudzysłowie. Księga. Niesamowicie natchniona, pełna konkretów, mocy, która po prostu jest dla mnie osobiście najlepszym poradnikiem psychologicznym, jaki kiedykolwiek czytałam w życiu. Najlepszą książką dla wychowania dzieci, dla rodzinną, poradnik rodzinny, jaki kiedykolwiek czytałam, a czytałam masę książek i czytam. Ale tak naprawdę, słuchajcie, drugą, jeżeli bym wymieniła jakąś inną, ale też o biznesie, słuchajcie, o biznesie jak najbardziej, Biblia również.
Natomiast drugą książką, która totalnie odmieniła moje życie, to jest Siedem nawyków skutecznego działania. Siedem nawyków skutecznego działania, czyli Stephen Covey. To jest po prostu, uważam, klasyka, ale tak naprawdę najbardziej praktyczna książka. Jego książki, dwie jeszcze, które polecam bardzo, bardzo, to jest po prostu podstawa w życiu. To jest najpierw rzeczy najważniejsze, Stephen Covey. Najpierw rzeczy najważniejsze o organizacji życia, o planowaniu i później ludzie się dziwią, że człowiek może tyle rzeczy robić na raz i sobie radzi. Każdemu, kto ma z tym problemy, polecam właśnie planowanie, organizację życia. Wszystkich dziedzin życia to jest właśnie Stephen Covey. Najpierw rzeczy najważniejsze, bo akurat... A, ktoś tam do nas pisze coś. Okej, okay, ale to są dwie księgi. Przerywa. Komu przerywa? Niesamowite, słuchajcie. Alicja Krzyżaniak-Leśniewska pisze. Przeczytałam wszystkie książki Oga Mandino. Wy zainspirowaliście się mnie. Zainspirowaliście mnie. Wow, super. Coś przerwało? Prosimy o ostatni tytuł. Super, super, super. Właśnie, napiszcie jeszcze i powiedzcie raz czy korzystaliście z kursów lub książek Brendona Burcharda? Tak, korzystaliśmy z kursów Brendona Burcharda, nadal zaglądamy do niego. Przyszedł bardzo, bardzo drogi, płatny kurs, tak? Świetny gość. On prowadzi kilka kursów, Akademię Sukcesu i tak dalej. Mamy jego również tutaj płyty wykupione dzięki temu kursowi. Tak. Motivation Manifesto to jest jego książka, którą mamy też w formacie elektronicznym. Kiedyś robił taką promocję i ją rozdał. To jest książka, która była kilkakrotnie bestsellerem New York Times. Bardzo ciekawy facet. No i przeszliśmy pełen kurs jego, Brendona Burcharda, a propos, to Akademia Wysokowydajnych Ludzi. Tak. Rewelacja, po prostu taki power, taka moc. Właśnie to, co ja kocham, tak? Szybkość i jakość w jednym. Tak. Także poszukujemy się z tą wiedzą też. Mam tak, co to mamy. Dobra, to już było. Idziemy dalej. Pytanie. Zainteresował Cię biznes? Cześć, Łukasz. Zainteresował Cię biznes? Ktoś tam pyta. Kogoś. Dobrze, okej. Okay. Oj, tak, 7 nawyków to podstawa. Waldek pisze. Dokładnie. Musi sobie radzić człowiek, bo zginie. Właśnie kupiłam 7 nawyków. No brawo, właśnie, super. Wiecie to są co, najlepsze... polskich autorów, powiem Wam szczerze. Polskich autorów. W dziedzinie rozwoju trudno mi byłoby polecić jakąkolwiek książkę. Próbowałam czytać niektóre z nich, zastanawiałam się, najczęściej to było kompilacje czyichś prac, tak? Nie chciałam powiedzieć, że nie ma, być może są, ale nie spotkałam takiej dobrej książki, które mogłyby polecić, które nie byłoby pewną manipulacją, bo bardzo często jest tak, że polscy szkoleniowcy, trenerzy bardzo intensywnie zagłębiają się w techniki New Age, w techniki NLP, tak, które nam są obce, dlatego staram się tego unikać. Tak. Po drugie, jeśli my działamy, słuchajcie, już naprawdę jakieś wiele lat już, ponad 10 lat działamy naprawdę online, również międzynarodowo, więc my wychodziliśmy jeszcze wiele lat temu na poziom naprawdę obrotów w biznesach międzynarodowy, więc miało się do czynienia zawsze z ludźmi światowej klasy i po prostu szczerze powiedzmy sobie, no jednak inaczej się słucha i czyta ludzi światowej rangi, tych najlepszych z najlepszych i zupełnie inny to jest poziom przekazu, zupełnie jest inny poziom wiedzy, informacji, inny poziom robienia biznesu czy życia nawet osobistego. Uczyliśmy się od ludzi, którzy po prostu zawsze jednak działali international i to jest po prostu zupełnie inny przekaz. Te statystyki są inne, działanie jest inne, jest to działanie globalne. Czy nieważne, czy pracujesz z Azjatą, Amerykanem, czy Europejczykiem, pewne standardy są jednak niezmienne. Ci ludzie, których my się uczyliśmy, pracują na całym świecie, działają na całym świecie i to też, powiem Wam tak, no po prostu zupełnie inaczej się to później wdraża, zupełnie inaczej się to pojmuje, jest zupełnie inne, jakby zupełnie inne stereotypy się tworzy u siebie w mózgu, w umyśle, tak? Ja to nazywam synapsy, po prostu się inne tworzą i dzięki temu też, jak się później czyta, czy ogląda ten tylko polski, tak, rynek, To jest dużo za mało, to jest po prostu nie to, co trzeba, ponieważ efekty o tym mówią, tak? Jeżeli ktoś po prostu chce mieć super rezultaty, naprawdę działać zupełnie na najwyższym poziomie możliwym, światowym, to powinien przede wszystkim słuchać takich ludzi, którzy działają światowo i są international. Tak jest czyli moje zdanie, nasze zdanie. I mają doświadczenie, mówią, tak, tak? Wiedzą, o czym mówią na rynku światowym. Posłuchajcie, w tej chwili ja nie wymienię tych mówców, są bardzo popularni w Polsce, są... Po wielu, wielu treningach światowej sławy szkolili się u najlepszych, zainwestowali masę wiedzy, informacji wiedzy, ale nigdy tego nie przetworzyli w swoje osobiste życie, w sensie biznesowe na przykład, tak?
a prowadzą szkolenie. No to dla mnie, no tak jak to mówiłem, tak? Jak człowiek, który nie ma rodziny, uczy dzieci robić, tak? Chociaż mają wielką umiejętność przekazu tej wiedzy, to jest to trzeba wziąć to pod uwagę, ale zrozumienie tematu jest bardzo słabe. Dlatego stosują czynniki takie, mechanizmy manipulacyjne. Okej, ale nie oceniajmy ich. Nie, nie. Nie, będą pokrzywdzeni. Co, rzeczywiście, nie oceniam. Masz rację. Nie, masz rację. Ma sensu. Ale fajne pytanie, poczekaj. Artur, do tego pytanie od razu. Ale czy to się sprawdza w Polsce? Nie tylko się sprawdza, to działa tak w Polsce, jak po prostu Lamborghini, które, czy tam, jaki to Porsche to było, nie? To było Porsche. Gennady wystawił dzisiaj post Porsche. Tak Carrera to działa. 911. Rezultaty są po prostu wow. Nie dość, że u nas, to jeszcze u naszych ludzi w Polsce, Polaków polskojęzycznych i to z polskojęzycznymi ludźmi. Także no limits. Ale fajne pytanie też ktoś zadał. Idziemy dalej, poczekaj, bo tych pytań jest bardzo dużo. Jesteście bardzo potrzebni. Przepraszam, że może niedokładnie zadam takie pytanie, ale jak połączyć stanowczość biznesową, hello, z przekazaniem miłości, z przekazaniem czy przekazywaniem miłości do bliźniego? Tania, super pytanie. Jak być dostatecznie, czekajcie, stanowczym i skutecznym w decyzjach i działaniach i jednocześnie nie skrzywdzić nikogo z osób otaczających cię? Mama mia, Tania kochana, mam do ciebie dobrą i złą wiadomość. Pierwszą, da się to połączyć. Ekstra pytanie. Da się to połączyć i trzeba to łączyć. Druga, nie da się zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni i nikt nie poczuł się skrzywdzony. Niestety. Ponieważ jak będzie chciało wszystkim dogodzić, to nie ruszysz z miejsca. Będziesz po prostu kręcić się w koło i oglądać się, co ludzie powiedzą, żeby im dogodzić. Nie da się. Dokładnie. Więc jeżeli masz konkretne fundamenty życiowe, duchowe fundamenty, mentalne fundamenty, materialne, w sensie, że wiesz na jakich podstawach i dokąd zmierzasz, jakie masz cele, to w tym momencie idziesz i robisz swoje i w tym momencie nie ludzie, tylko Bóg cię rozlicza. Tak, ponieważ być uczciwa przede wszystkim wobec Stwórcy, a nie starać się dogadać wszystkim. Ja no wiem na przykład, że jak my zaczęliśmy występować publicznie, teraz coraz bardziej w internecie, to zarówno jak otrzymujemy dużo podziękowań, bardzo, czasami zastanawiałem się, czy to naprawdę o nas. Bo my nadal jesteśmy tymi, kim jesteśmy. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, tak? Którzy mamy misję życiową, którą rozwijamy tak dobrze, jak tylko potrafimy, z tym, co mamy i tam, gdzie jesteśmy, tak? Natomiast dostajemy również negatywne odpowiedzi, no, dostajemy taką krytykę i tylko w odpowiedź piszemy, na podstawie czego próbujecie nas oceniać, sądzić i tak dalej, bo to nie mieści się w ich ramkach gdzieś, tak? Szczególnie ludziom to się strasznie w Polsce nie podoba, że my otwarcie mówimy o swojej wierze. Nie o kościele którymkolwiek. A my kochamy Boga już. Tak, bo mówimy o naszym zaufaniu do Boga. Dziękujemy Mu za to, że nam to, co nam daje, cokolwiek osiągnęliśmy, osiągamy w życiu, to jest dzięki Jego sile, mocy, mądrości, temu wszystkiemu, co On nam daje, my przekazujemy dalej. Okej, okay. Tutaj... natomiast przepraszam bardzo, ale Tania pytała o coś innego. I ona pytała się, czy da się połączyć, żeby tego nie skrzywdzić, więc kontynuuję. Ale chodzi o pracy z ludźmi. A... nawet nie z hejtami, nie z ludźmi, którzy reagują tak czy owak. Nie, powiedziałam o dwóch wiadomościach, kochani. Pozwól zakończyć, tak? Dobrze. Więc pierwsza i druga wiadomość, dobra, że da się i trzeba. A trzecia, pierwsza, druga to jest ta, że nie da się obejść bez tego, żeby ktoś nie poczuł się. Nie będziesz tego, nie powinno się tego robić świadomie, żeby kogoś krzywdzić. Ale pamiętaj, jeżeli ty jesteś jednostką, która wie, co robi, idzie do przodu, idzie pod prąd, to siłą rzeczy pojawiają się ludzie, którzy... uraziłeś mnie tym, że jesteś, tym, że idziesz pod prąd, tym, że nie da się ciebie ubrać w jakąś szufladę, jakąś nazwę. Dlatego powinnaś kierować się w swoim działaniu właśnie tymi zasadami, które są podpisane w Pismie Świętym. Tym się kierować. Nie ludzkimi, a właśnie tymi zasadami. Tutaj, i wszystko będzie okej wtedy. Tak, i tutaj potrzebny jest dystans emocjonalny do ludzi, ponieważ ludzie generalnie właśnie potrzebują miłości, ale nie wolno kochać ludzi nierozsądnie. Miłość musi być, tak jak Jezus powiedział, uczy, prawda? Nawet pomagać komuś i drugiemu, trzeba robić to mądrze. Nie temu, kto chce, kto tego prosi, tylko temu, kto po prostu faktycznie wiesz, co potrzebuje. I dać adekwatnie to, co jemu pomoże, a nie to, co on prosi.
Czyli jeżeli widzisz u człowieka, że jest po prostu głodny, nie ma co jeść, ale widzisz, że ma problem z alkoholem, załóżmy, no to nie dasz mu pieniędzy, tylko dasz mu jedzenie, prawda? No podobnie w biznesie. Podobnie jest w biznesie. Mhm. Nie pomagamy tym, którzy mówią, że chcą i potrzebują i zaczyna się po prostu nawet postawa roszczeniowa, o której kiedyś niedawno Krysia Jarczewska zrobiła świetny film. Pozdrawiamy cię, Krysiu. Super film. Tylko właśnie miłość dla ludzi, czyli nawet służenie w biznesie musi być naprawdę ściśle związane z zasadami, jakie ty i on usłyszy od ciebie, razem uzgodnicie. Wprost. To samo jest w życiu prywatnym, to samo jest w życiu biznesowym. Okej, ja ciebie kocham i lubię, ale są takie zasady. I nie myśl sobie, że jak te zasady ktokolwiek złamie, albo będzie łamał notorycznie, to będzie łaska, miłość, przebaczenie i wieczna męka. Nie będzie. Są zasady i te zasady trzeba się trzymać. I tutaj właśnie jest fokus na zasady. Szacunek opiera się na zasadach, na pewnych relacjach, które nie wolno przekraczać i nie wolno liczyć, że zarówno z jednej, jak i z drugiej strony na to, że miłość i przebaczenie chrześcijańskie, prawda, potrafi po prostu być taką wymówką do tego, że ktoś się po prostu nie sprawdza w biznesie czy w pracy. No way. No way, wręcz odwrotnie. Jeżeli ktoś kogoś szanuje i kocha, to będzie zasady trzymał i będzie robił to, co wspólnie uzgadniacie, żeby robić. Czy w biznesplanie, czy w partnerstwie właśnie biznesowym. Jest to bardzo ważne. Jeśli lider na przykład, czy partner powie partnerowi, słuchaj, umawiamy się tak, tak i tak i nie ma, że boli, po prostu tak i jest, tak robimy. Oczywiście może komuś nie wychodzić i to też trzeba uzgodnić, co w takich sytuacjach robimy. Ale stanowczo te relacje muszą być bardzo biznesowe. Oczywiście zawsze z miłością, zawsze z uśmiechem i z cierpliwością, ale miejmy trzeźwość umysłu, że ktoś to robi świadomie. Też to się nazywa asertywność. Asertywność, oczywiście. Umiejętność powiedzieć nie, wtedy kiedy tak. Wie, że trzeba powiedzieć nie, tak. A nie wypada. Tak, dokładnie. Nie ma czego się poczekać, Guśka, tutaj dobrze. Było pytanie. Tak, ale idźmy dalej, bo pytanie jest więcej. Działali się w T&D Jeunesse. Musimy kończyć, szkolenie zaraz. No to 5 minut ostatnio, tak? Tak. Działali się w T&D Jeunesse, czy nadal w którym z nich działacie? Nie, nie działamy. Firmy T&D wprowadzaliśmy na rynek europejski i dokonaliśmy rekordowych obrotów. Moje małżonko zrobiło coś, co żaden prezes spółki tego rodzaju nigdy nie dokonał, chyba nie dokona jeszcze przez wiele lat, ponieważ poświęciła kawał swojego życia i przypłaciła czasami zdrowiem nawet, tak? Natomiast nie zostało to docenione w sposób odpowiedni. To jest minus wielu firm w branży network marketingu, że działasz niby na siebie, budujesz niby swój biznes. Tak? Ale w pewnym momencie firma stawia pewne warunki, z którymi się możesz nie zgodzić. I w tym momencie wszystko, co budowałeś przez rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć lat, może ci być odebrane. Budujesz przede wszystkim relacje z ludźmi. Ty przyprowadzasz ludzi do tematu, promujesz i tak dalej. My bardzo cenimy branżę network marketingu. Tak. Uczymy ludzi, jak to budować profesjonalnie. Nasza firma MBN, którą otworzyliśmy kilka miesięcy temu, ona jest właśnie po to, żeby pomóc przedsiębiorcom również w branży network marketingu zaistnieć na rynku internetowym, tak? Umiejętnie wprowadzić się do internetu i robić to profesjonalnie. Prowadzimy coachingi, prowadzimy treningi, masę przygotowanych, specjalnych, dedykowanych szkoleń dla ludzi w branży network marketingu, bo analfabetyzm biznesowy w tej branży powoduje i nie tylko w internecie, związany z internetem, w ogóle związany z prowadzeniem biznesu, powoduje, że ta branża jest odbierana jako, wiecie, chodzą żebracy, sprzedają proszki do prania. Niestety, na szczęście tak nie jest. Natomiast co do Jeunesse, nie, podjęliśmy decyzję, że odłączamy się od współpracy z jakąkolwiek z firmą branży. Otworzyliśmy swoją firmę, żeby móc realizować się w pełni. Jest to nasze marzenie, tak. Które się dzięki łasce Bożej spełniło. Po prostu jest to firma z planem partnerskim. Nie jest to taki typowy MLM, ale z firmą partnerska. Mamy całkowicie pełną kontrolę nad tym. Jesteśmy właścicielami tego, założycielami tego. Mamy fantastyczny team współzałożycieli. Przez to mamy kompletnie pewność, że nasi partnerzy firmy są bezpieczni. Wreszcie są bezpieczni, że to nie jest biznes na rok, na dwa, na trzy, tylko to jest biznes na jak długo Pan Bóg nam da, pozwoli w tym świecie żyć, to wszystko będzie dobrze. Okej, okay. Idziemy dalej. To było pytanie o książkę, tak, która mówi, pomaga ludziom z niską samooceną. Kirko. Ta książka jest taka, nazywa się Największy cud świata, autorem jest Ogman Mandino. Nie wiem, wydawnictwo Medium wydawało te książki, teraz nie wiem, czy one są dostępne, one gdzieś tam były wyprzedane wszystko, ale w bibliotekach na pewno znajdziesz. Og
Mandino, największy cud świata. I wszystkie książki tego autora. Tak, kto to czytał albo ma dostęp do tych książek, to puść jakiegoś linka do sprawdzonych miejsc, gdzie jeszcze... Bo Oga Mandino swego czasu nie było już na rynku. To jest bardzo rzadki okaz w ogóle. Tak. I może być sytuacja taka, że może jej nie być już za chwilę na rynku. Więc lepiej kupić ją na pewno, żeby każdy miał, bo to jest po prostu rewelacja. Ireneusz Kirko, kochany mój, nie odpisuję wszystkim od razu, uwierz mi, bo dostajemy dziennie setki listów. Wybacz i poczekaj cierpliwie, Irku. Poczekaj, na pewno ci odpiszę. Mam u siebie tutaj w Skype, no zobacz, Agusia, Ireneusz Kirko, otwarty. Tak, jest otwarty. Nie w Skype, proszę, tylko na Facebooku. Na Facebooku. I ja mam wiadomość właśnie o tym, co piszesz, ale to wymaga dłuższej odpowiedzi, a nie po prostu tak, nie i smajlik, tak? W związku z tym poczekaj, na pewno odpiszę. Tak. O, i za to was kochamy. Nawet Pan Jezus Mistrz w okazywaniu miłości do bliźniego nie był miły wobec wszystkich. Dokładnie, Arturze, fajnie, że to ty napisałeś. A niekiedy był tak ostry, że mamia. I ludzie powiedzieli, co? Że dlaczego nas obrażasz? No comments. Dokładnie. Idziemy dalej. Nie pierwszy raz u mnie jak GIF. Witamy bardzo serdecznie Agnieszka i Gnadi. Tak w kółko. Zasady muszą być. Tak, zgadzam się, zasady muszą być. Okej. Dokładnie. Tak, dzisiaj jest szkolenie 22. Tak, ale to jest szkolenie dla naszych partnerów, kochani. A co myślicie o największym kupcu świata, powrocie Hafida i największym cudzie świata, Oga Mandino, gdzie zasady spisano na 10 pergaminach? No właśnie mówię o tej książce, tak? Czyli właśnie jak o tych książkach, tak? Świetne zasady. Słuchajcie, wszystko, co robimy w życiu, trzeba zawsze weryfikować z fundamentem wartości, których jesteście, tak? Jakąkolwiek książkę czytamy, dla nas główny fundament do weryfikacji jest Pismo Święte. Jeżeli coś jest, co tam jest napisane, niezgodne z tym głównym fundamentem, to po prostu to odrzucamy. Tak. I przyjmujemy. Tak. To jest najbardziej bezpieczne. Stanisława Dac pisze, szkoda, że tak mało czasu macie na to, co mówicie, ale to i tak łaska Boga, że dla każdego, według naszych zasług, pozdrawiam serdecznie, jesteście świetni i to wasz dar wypracowany. Dziękujemy. Kochani, codziennie mamy live o 21, więc już jutro przygotujcie się na kolejną dawkę wiedzy, informacji. Bądźcie jutro z nami, 21, o 6 rano. Ja mam swój poranny live inspirujący. Natomiast już jutro też o 19, jak kogoś z was interesowałby nowy zawód online, nowy biznes, czy możliwość otwarcia, uruchomienia swojego biznesu przy minimalnym po prostu inwestycji na starcie, to mamy jutro specjalny webinar, otwarty, bezpłatny, o tym, jak współpracować z największą platformą na świecie, handlową platformą na świecie typu Amazon, bo to właśnie chodzi o Amazon. Więc ktokolwiek z was chciałby dowiedzieć się więcej o private labeling, o marce na Amazon i handlu na tej platformie, to bądźcie jutro z nami o 19:00. Mogę dosłownie w dwóch słowach opisać to, tak, kochanie? Tak. Słuchajcie, ja osobiście nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ja sam się uczę, ale zaprosiliśmy ludzi, którzy są ekspertami i oni akurat z ramienia naszej firmy po pracy z nami uczą. Natomiast powiem wam tak, ja byłem zaskoczony, że to jest taka możliwość. Dla osoby, która mieszka w Polsce i chce prowadzić działalność, możesz mieć na magazynach Amazonu w różnych krajach świata towar, to nie musisz mieć swój, który sam rynkowo wyprodukowałeś, czy tam na fabrykę swojej, tylko możesz znaleźć, to jest szkolenie, które pokazuje również, jak znaleźć odpowiednią niszę rynkową, czyli konkretny produkt, jak go wprowadzić na Amazon, co to daje, z czym to jest związane, jakimi kosztami i tak dalej. Świetna sprawa. Dla tych ludzi, którzy szukacie dla siebie przebranżowienie swojego biznesu albo dywersyfikacji, otworzyć jeszcze biznes przy niewielkich inwestycjach. Inwestycja w biznes na Amazonie jest mniejsza niż inwestycja w otwarcie kiosku ruchu w mieście. Tak, super. Tak, dokładnie. Siła i cierpliwość do ludzi i moc, którą mamy, jest tylko i wyłącznie od Boga. Chodzimy z Nim, trzymamy się Jego i z Nim rozmawiamy, dlatego mamy taką moc, taką wiarę, taką siłę i to jest tylko dzięki Niemu. Kochani, jesteś ekspertem w tym temacie dla tych, którzy wiedzą mniej niż Ty. Marek Zagórski. No oczywiście tak, że tak, każdy... No to ja mówiłam dzisiaj Markowi, tak? Zgadzam się, ja wiem już więcej niż większość ludzi, ale żeby podać tą głęboką wiedzę, gdzie trzeba ludzi poprowadzić już do decyzji, i ta decyzja już jest związana z określonymi inwestycjami, odpowiedzialnością, to my zaprosiliśmy fachowców. Mało tego, zarabiają mamy na tym, szkolenie, tak? Jutro szkolenie wstępne, gdzie możecie zobaczyć, jak to wygląda i
Niedługo kończy się zapis na specjalne płatne kursy, które poprowadzą kilka fachowców międzynarodowych. Tak, oni też naprawdę są. Radzę wam pomyśleć. Zresztą jutro o wszystkim dowiecie się. Tutaj jeszcze było pytanie, jak podłączyć Viber, takie techniczne. Liza, kochana, do czego chcesz podłączyć? Viber to jest taka sama aplikacja jak WhatsApp czy Skype na przykład. Tylko ma mniej możliwości, jest mniej popularna. Tak. Ja radziłbym tobie wykorzystywać raczej WhatsAppa. Jest o wiele bardziej przydatna. I na przykład tutaj w Paragwaju jest bardzo popularna. Natomiast Viber po prostu siądź sobie na portalu na Androidzie albo na, nie wiem, na, jak się nazywa tam, iPhone'owski sklep. Zapomniałem. Możecie tę aplikację bezpłatną uruchomić i spytać się swoich znajomych, kto działa na Viberze i po prostu ich wprowadzić na listę znajomych i wpisywać. Ale raczej jednak tobie skorzystać raczej z WhatsAppu. Tak. Jest bardziej popularne. Kochani, więc tak, my przełączamy się na szkolenie specjalnie dla partnerów MBN, a was wszystkich pozdrawiamy serdecznie. Tak. I kochani, zapraszam was na jutro na 6 rano, pierwsze skowronki, które się budzą. Wiecie co, może zróbmy tak, raz na miesiąc będziemy organizować takie spotkanie, żeby się mogli zadać nam pytanie. Zresztą planujemy, może nawet dzisiaj zdążymy nagrać film, które tak będzie nazywać się Kim Jesteśmy i przedstawimy kilka aspektów naszego życia. Kim jesteśmy, kim nie jesteśmy, żeby po prostu nie odpowiadać na to pytanie wielokrotnie, bo ludzie bardzo często zadają to pytanie. Kim wy jesteście? Bo ktoś tam trafi na nasz live, słucha uważnie, widzi, że jacyś taki, tacy inni, oni są tacy inni. No, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Panie Gieszka, jak długo trwa szkolenie, aby zacząć? To znaczy, o jakim szkoleniu, otwartym szkoleniu mówisz, takim bezpłatnym, czy już o szkoleniu dla partnerów, czy też o jutrzejszym szkoleniu właśnie. Także jeśli w razie macie jakiekolwiek pytania, ja muszę się przełączyć z Gennadiem, ale piszcie do Katarzyny Szlas, Kasia jest tutaj z nami oczywiście i na pewno kochani, tutaj będzie możliwość zapytania ją o wszystko. Jeśli ktokolwiek z was chce być partnerem MBN, jak najbardziej można, warunki tego wszystkiego i rejestracja, pomoże wam w tym Katarzyna Szlas i Mariusz Kozłowski. A jutro, słuchajcie, a propos, mówimy o naszej firmie, poznacie więcej szczegółów, kim my jesteśmy w biznesie i co my takiego robimy w zamianie naszej firmy, o której troszeczkę tu dzisiaj mówiłam, jutro o godzinie 22:00, to jest dość późno, ale postanowiliśmy tą godzinę właśnie użyć do tego. Kasia, jeżeli możesz, daj ten link z napisem, tak, 22:00, wszystko o tym, czym jest nasz biznes MBN, tak? Wszystko dowiecie się, jakie są usługi, jakie produkty, czy można z nami popracować, na jakich zasadach i tak dalej. No wszystko powiem jutro o 21:00, a Robercie, jutrzejsze szkolenie o 19:00, którą poprowadzi nasz ekspert, pan Kirułowski Dmitrij, to szkolenie bezpłatne. To jest godzina wiedzy na temat tego, co można i czego nie można i co trzeba zrobić na Amazon, żeby zacząć zarabiać. I on dalej powie, jakie kroki następne trzeba zrobić, bo na pewno jednogodzinnym szkoleniem to się nie odbędzie, żeby się mogli zostać ekspertą. To wszystko zależy w jakiej też dziedzinie. Tak. Mamy dużo szkoleń, no przynajmniej szeroko, kompleksowo do tego podchodzimy i zobaczycie to na pewno, jak się zarejestrujecie jako partnerzy, jest to bezpłatna rejestracja i już od wewnątrz w systemie są ceny zniżkowe, więc można zobaczyć wszystkie kursy, jakie są szkolenia, jakie są kierunki kursów i wybrać sobie to, co dla twojego biznesu, dla twojej potrzeby jest najlepsze na ten czas. Okej, żegnamy was bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. I takim oto czerwonym, pięknym kolorem. Zobaczcie, ktoś jaka mówi, czerwień, uwielbiam. Ktoś mówił, kwiaty, niech będą co róż, kwiaty. Mieliśmy mieć kwiaty tutaj, tam jeszcze jest taki kwiat, który już daleko nie pokażemy. Wiosna w Paragwaju. Do zobaczenia, kochani. Pa, Paśku. Wszystkiego najlepszego.